No dobrze, a więc mamy pierwsze bingo nagrywane już tak naprawdę po tym, jak wyszła aktualizacja, bo ostatnie było nagrywane przed. No i co? Zamiast skrzynki myślę, że otworzymy sobie dzisiaj wyjątkowo jakąś kolekcję, no bo mamy taką okazję. Ja bym celował, słuchajcie, w tą M-kę, więc użyjmy czterech gwiazdek i zdobądźmy przedmiot, czy to będzie M41 S Fate? Nie, to będzie AK-47 oliwkowy polikamuflaż. Okej. I w ogóle w końcu mi się sprzedały skiny i w końcu mi minął ten trade ban, więc mogę kupić więcej przepustek. No i w tym momencie aktywujemy sobie 5 przepustek i w końcu zacznę zdobywać normalne gwiazdki. No i teraz mi się będzie chciało grać, bo jak miałem 2 przepustki, to tak średnio mi się chciało, bo czekałem, aż będę miał 5. A wy nie czekajcie i napiszcie w komentarzu 3 skiny do kolejnego bingo, bo dzięki temu możecie zdobyć takiego UMP. Ktoś z was dostanie takiego UMP za wymyślenie po prostu 3 skinów do następnego odcinka. No i jeżeli wszystko dobrze poszło, to oglądacie to 10 października, a więc w moje urodziny. Więc z racji moich urodzin wybrałem urodzinowe bingo. Do dropnięcia będziemy mieć 4 skiny, a nie 3. Tak wymyślił Archie tutaj, bo to wyjątkowy dzień. No i stwierdziłem, że czemu by nie. Do dropnięcia USP, zabójstwo potwierdzone, Minimalware, do tego Glock, Ironog, Factorinio, do tego nóż ze skinem Freehand, no i SG553 Integrale Minimalware. No to na urodziny otworzę sobie diamentową, bonusową skrzynię na GeForce Kinsie i zobaczymy, czy dostanę urodzinową kosę jakąś. No, nie dostanę. Dostałem najgorzej, co może być właściwie. Ale ze skrzyni bonusowej, no to tak jak za darmo prawie. Więc pamiętajcie o tym, że możecie sobie wbić na GeForce Kinsa z kodem KIFI, no i dostać 5% więcej do tego, co wpłaciliście. A dzisiaj możecie mi zostawić urodzinową łapkę w górę. Jeżeli ktoś z was był taki, kto oglądał, a nie zostawiał, to dzisiaj zostawię. No dobra, dzisiaj mamy wyjątkowe bingo, bo mam 4 skiny do dropnięcia, więc ja bym się śpieszył, ja bym tutaj nie zatrzymywał się i od razu leciał po pierwszego skina. W tej skrzynce liczymy troszkę na to USP, aczkolwiek, no, szansa niewielka. Mam jeszcze więcej skrzynek z USP, więc spokojnie tutaj zrobimy, myślę, że 2 piątki. O, Neonuar poleciało z pierwszej piątki, więc spoko. No, prawie zwróciło nam całe 5 skrzynek. Neon Revolution, Francine Misty, Nemesis, okej. O, i tutaj nawet już zdecydowanie lepiej, chociaż Battle Skirt. Jeśli chodzi o USP, jeszcze jest oczywiście ta skrzynia na 10%, no i tutaj myślę, że dropniemy. Tylko martwią mnie te stany, bo Archie tutaj zażyczył sobie, żeby to było Minimalware, a więc no procent szans jest tak naprawdę dużo mniejszy jeszcze. No ale dobra, spróbujmy sobie dropnąć. Myślę, że jakiś dropnie. Pytanie, czy dropnie Minimalware. No z pierwszej piątki nie mamy w ogóle, więc to troszkę lipa. Z drugiej piątki również w ogóle. Z trzeciej piątki, no to już musi polecieć. Oj, wcale nie musi, wcale nie musi. Słuchajcie, kiedy ja mówię, że coś musi się zadziać, to wcale tak nie musi być widocznie. No i mamy jedno pytanie, czy to będzie Minimalware? Jest Battle Scared. Okej, więc no... Co? Lecimy dalej. Kolejne. Battle Scared, okej. Jeszcze jedno. Battle Scared. Kolejne. Battle Scared. Same Battle Scared lecą. I kolejne też będzie Battle Scared. Też będzie Battle Scared. Dobra, mam na to plan. Zróbmy sobie skrzynię na trybie Control, gdzie będziemy mieć 15%, czyli o 5% więcej niż przed chwilą, ale tylko na Minimalware, więc zobaczymy, ile będziemy musieli otworzyć. Jedna wystarczy. Jedna wystarczy. No i pięknie. Dobra, mamy pierwszy skin, to teraz skupmy się na Glocku. Jest tutaj szansa 2% na niego, więc spróbujmy. Nie wiem, jaki tutaj stan jest. Field tested, ok, a my mieliśmy jaki mieć? Factory New, ale nie wiem, czy jest jakaś skrzynka, gdzie w ogóle Factory New będzie, więc zrobimy sobie to samo, co w poprzedniej sytuacji. Ale oczywiście najpierw dropnijmy w ogóle tego Glocka, no bo jednak chciałbym w ogóle ze skrzynki dropnąć tak ogólnie. Leci Grinder, który według mnie jest troszkę podobny i nawet fajnie tutaj oddaje. Aczkolwiek, no musimy dropnąć tego jednego konkretnego. No ja sobie tak zrobię, że dropimy go ze skrzynki, no i potem w jakiś tam sposób ulepszamy, chociaż tak naprawdę to dropimy kolejnego na trybie Control. Uuu, tutaj ładnie poleciało teraz. Steel Disruption, okej, fajny skinek w sumie. Dobra, no come on, już trochę tego otwieram. Mogłoby już polecieć, mogłoby już polecieć. Ja wiem, że tam procent szans jest niewielki, bo 1,8, ale no jak na tyle glocków, no to nie jest wcale tak mało. Szkoda, że nie można więcej otwierać. Ja bym tutaj chętnie otworzył na przykład razy 50 przy takiej skrzynce, na przykład typu glock, no to by mi się przydało. No ale dobra, to jest tylko takie moje chore podejście do skrzynek. A few moments later. No i mamy, słuchajcie, Ironwork, to jest w ogóle skin za 68 groszy w wersji field tested, więc my oczywiście na 20% zrobimy sobie, ale w wersji Factory New, czyli w takiej wersji, jak miało być. Zobaczymy, czy znowu będzie za pierwszym. No nie, patrz, tym razem nie ma za pierwszym, nawet przy 20%, czyli 5% więcej niż było wcześniej. Za drugim też nie ma, słuchajcie, no to będzie kilka złotych zabawy, ale nie tak dużo wcale, no bo to są nie takie drogie skiny, więc come on i... No nie mamy tego, naprawdę. Dobra, zwiększmy do 25%. Teraz siedzi, teraz siedzi. No nie, naprawdę cały czas. Dobra, zmieniamy ten skin, bo coś się pechowy jakiś skin. Też P2000, ale inny. Teraz. No nie, no cały czas to. Ja nie wiem, poleci czy nie poleci? Chyba nie poleci. Ja już 10 razy tego Glocka bym sobie kupił. Ale come on, 35%.
No nie? Ja to się męczę z niektórymi tymi skinami w bingo, to naprawdę beka. No teraz jest beka, bo ten skin kosztuje powiedzmy 7 ziko, to nie jest aż tak, ale no przy niektórych skinach to naprawdę. Ale czego się nie robi dla bingo? A propos bingo, następnym skinem jest freehand. Dowolny freehand, więc o tyle dobrze. O tyle niedobrze, że wcale go nie ma w wielu skrzynkach. Tak naprawdę znalazłem chyba dwie skrzynki, w których jest freehand. Oczywiście na pewno są skrzynie użytkowników, do których przejdziemy, ale spróbujmy w skrzyni za dwie dyszki go trafić, bo to by było naprawdę epickie. Czy tak się stanie? No nie, ale tutaj, no dobra, chciałem powiedzieć, że oddało, ale w sumie nie oddało, brakło tam trochę, więc come on, druga, o tutaj, tutaj już lepiej. I to wszystko dzięki temu Dragon Kingowi tak naprawdę. Dobra, czy będzie jakiś freehand? Nie, ale, ej, czekaj, dobra, oddaję to, no otwieram dalej, jak oddaję, to otwieram dalej, ja zawsze tak, ja tak wolę przeciągnąć trochę, może to nie jest mądre. Pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie. Tu jeszcze jest druga skrzynka, niewiele droższa tak naprawdę, w sumie dwa razy droższa prawie, ale nieważne. I tutaj też jest freehand, również niewielka szansa, więc myślę, że otworzymy sobie tak dwie piątki i pójdziemy na skrzynię użytkowników. Tak się zaciąłem, bo myślałem, że coś ładnego poleciało, ale nie. O, teraz poleciało! Mag 10 fade. 10% freehand, freehand 50 na 50. No oba brzmią fajnie, ale zobaczmy to 10% i spróbujmy jedną. Na 10%, no nie ukrywam, fajnie by było to dropnąć, byłoby to tak po taniości trochę. Dobra, drugi raz, damy drugą szansę. No niestety, druga szansa nie zadziałała. No to wyciągnijmy cięższe działa. Cięższym działem jest freehand 50 na 50. Nikt tego nie otwierał. Zero odtworzeń. No dobra, to ja otwarzam. I come on. No i mamy, słuchajcie, 50 na 50 z pierwszej poleciało, więc o tyle dobrze. Mamy całe bingo zrobione, no ale oczywiście dzisiaj mamy urodzinowy bonus. Urodzinowy bonus oczywiście możemy dropnąć tutaj i mamy 8%. Natomiast na Battle Scared mamy 7,9, a na Minimalware 0,1, więc tak naprawdę my musimy dropnąć Minimalware, więc mamy dużo mniej procent niż mogłoby się wydawać. Integrale może polecieć, ale czy to będzie? No właśnie, zobaczmy, czy to będzie to. No będzie Battle Scared, tak jakbym się spodziewał tego. Więc zostawmy sobie oczywiście na razie i popróbujmy więcej. Kolejne integrale jest, kolejne Battle Scared. Otwieramy, otwieramy sobie tutaj. I na razie to nie leci w ogóle żadne integrale. Mam jeszcze jedną skrzynkę, no a potem oczywiście możemy zrobić to gdzieś indziej. Albo zrobić jakiś kontrakcik. Dobra, pulsy lecą. No te pulsy to ja kiedyś lubiłem bardzo. Miałem, o jest integrale, zobaczmy czy będzie w Minimalware. No niestety Battle Scared. Dobra, to zróbmy sobie kontrakt. 3 razy integrale. Ja wiem, że szansa na to, że akurat ten skin wyleci jest praktycznie zerowa, ale w sumie możemy sobie sprawdzić. Patrzcie, teraz możemy sobie sprawdzić, jaka jest szansa na to, że coś wyleci. Z tego co pamiętam, tam to kosztowało około 123 zł, więc... ale ogólnie wszędzie jest podobny procent szans, czyli 0,106 na cokolwiek, więc to jest fajne w sumie, to jest fajne. Możemy dropnąć cokolwiek, same SSG dodałem, podpisujemy kontrakt i zobaczymy. Może będzie. Nie, mamy 5-7. Jako, że to jest bonus, jest 10, są moje urodziny, 10-10, więc dajmy 10% na to, że dropniemy integrale już za pierwszym razem. Czy tak będzie? Nie, oczywiście zostańmy sobie przy tej 10, spróbujmy jej kilka razy. Może się uda za 15 ziko dropnąć skina za 120, ile? 128, to by było fajne. Więc myślę, że możemy to spróbować jeszcze kilka razy. O! I mamy... No i tym sposobem bonusowe bingo zrobione. Pamiętajcie, żeby napisać 3 skiny do kolejnego bingo i pamiętajcie, że jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać ze strony GeForce Skins i wpisać kod Kifi, a do mnie ktoś pisze akurat Yoshi.